Polskie Radio Białystok. Przegraliśmy 2-1. Powiem szczerze, że oczywiście nie zagraliśmy dobrego meczu. Wyglądaliśmy dzisiaj jak po prostu przeciętny zespół. Wszystko, co robiliśmy, robiliśmy wolno, bez ognia, bez determinacji, bez takiego naprawdę, z takiej wiary, przekonania, co nie zmienia faktu, że nie powinniśmy takiego meczu, nawet w gorszy dzień nie powinniśmy przegrać. Bramki, jakie stracamy w ostatnim czasie, są tak proste. Bramki, które po prostu aż których nie powinniśmy puścić. Pierwsza bramka, stały fragment, który musimy wybronić. Tam mamy 2, 3, 4 możliwości, żeby to po prostu dobrze załatwić. Druga bramka, jesteśmy 4-1 dwa razy. W ogóle nie reagujemy. Bardzo dużo znaków zapytania, dlaczego w tej sytuacji się tak źle zachowujemy. No i później tak to jest, że w taki dzień, jak już piłkarsko, później za słabo, za wolno, za dużo w poprzek, za mało do przodu, za mało rzeczy, które są trudne dla przeciwnika. Wszystko łatwo wybronić. Wiadomo, przeciwnik broni 5-4-1, stoi nisko. Troszeczkę zamyka środek, przesuwa od boku do boku, ale my mało wprowadzamy piłki, mało gramy między linię, mało pokazujemy, za niskie tempo, za mało odwagi. Tak naprawdę dzisiaj bardzo mało naszego planu wykonaliśmy. Naprawdę dzisiaj dzień, który myślę, bardzo nieudany dzień. Dziękuję. Dziękuję. Teraz zapraszam do zadawania pytań. Dobry wieczór Państwu, że Jakub Kleś, Przegląd Sportowy. Ja zapytam o taką kwestię. No, to był piąty mecz, w którym Lechia jako pierwsza traci bramkę. Czy Pana to też nie martwi? I z czego to może wynikać, że Lechia często się budzi dopiero po stracie? Musi je otrzymać. To tak było widać dzisiaj, że dopiero po stracie bramki zaczęły te akcje się napędzać skrzydłami. Lechia jeszcze przed przerwą odpowiedziała i wyglądało na to, że pójdzie wszystko w takim kierunku, jak chociażby przed tygodniem w meczu z Rakowem. Z czego to może wynikać, że właśnie często w ten sposób rozpoczynacie od straty bramki? Dziękuję. Jest to na pewno coś, co jest dla nas dużym problemem. Jestem tego świadomy. Uważam, że dzisiaj nasz początek meczu nie był taki zły. Mieliśmy 2-3 dobre akcje przygotowane. Wiedzieliśmy, w którym momencie wejść za plecy, ale zrobiliśmy chyba 1 albo 2 stałe fragmenty, które były niebezpieczne. I tak naprawdę od 20 minuty troszeczkę tracimy organizację, kilka strat, troszeczkę się wydłużamy jako zespół. No a tak naprawdę przeciwnik do tej bramki nic nie miał. Nawet nie był blisko strzelenia bramki i obejmuje prowadzenie na nasze zaproszenie, bo to jest piłka, którą tak jak już mówiłem, jest tam 3-4 momenty, że możemy to po prostu załatwić. Także to nie zawsze uda się odwrócić mecz. Nie zawsze uda się odwrócić mecz. Dzisiaj udało nam się wrócić po pierwszym golu, ale później znowu puszczamy bardzo łatwą bramkę. I dzisiaj już się później drugi raz nie udało tego odwrócić. To też w tym kontekście, bo on dzisiaj zaspał przy drugiej bramce, zwłaszcza Krister Stobers, który puścił krycie i Bartosz Bida został pozostawiony bez opieki, a takich momentów było dzisiaj co najmniej kilka. I w tym kontekście, jak ważny będzie powrót Michała Nalepy na mecz z Wisłą Płocki? Czy od tego zawodnika tak dużo zależy w formacji defensywnej?
Druga bramka to nie jest do końca błąd Roberta, ale ogólnie można powiedzieć, że Michała na lepiej nam dzisiaj brakowało na boisku. I to jest też niezależnie od, bo to też nie jest zawodnik, z którym można na dzień dzisiejszy to jest po prostu ważny, doświadczony zawodnik z dobrą osobowością i trzeba powiedzieć, że Michała dzisiaj i na przykład w Mielcu, jak go nie było, w obydwu meczach nam bardzo brakowało.